Siemandero, witam serdecznie na odcinku magnesowym. Mieliśmy łowić pod tym mostkiem, ja tu łowiłem wiele razy. A tu się okazało, że mostu nie ma. Jest nowy most budowany. Wszystko zasypane. Także lecimy dzisiaj z Maćkiem, jestem. Dobra, jedziemy gdzie indziej w takim razie, masakra. No idziemy, proszę Państwa, jest magnes. Musieliśmy zawrócić z tamtej drogi, bo jest nieprzejezdna. I tutaj kluczyliśmy, jadąc na inny most. Odkryliśmy jeszcze inny most, w którym nigdy nie byłem. I tutaj już mi się zaczyna podobać. Czy coś będzie? Nie wiem. Ale nie ma przypadków oczywiście. Ale ten most odkryliśmy przez przypadek. Siemandero! O, siemanko! I wtedy wchodzi on z białym wiadrem. Ale tutaj porwisty prąd. Mostek nowy. Ale może nie zasypany będzie całkowicie przez jakieś kamiory. Ło, panie! Tutaj się coś obaliło. Stary jakiś mur przewrócony. Dobra, wchodzę. Już potwierdzam, jest złom. Pierwsze zanurzenie i już wychodzą artefakty. Dobrze, dobry znak. O kurde, co to jest? Coś stopionego. Dobrze. Zaraz się wbiję tam na te wodospady. Ale najpierw tutaj trzeba jeszcze parę złomików poodczepiać. Tutaj mamy jakieś... Gdzie to jest? O! Fragmenty weków. Szkoda, że tylko kawałki. Jest tu bardzo rwąca rzeka, ja się postaram chyba z tej strony przejść. Patrzcie, jakie pręty tutaj, ale to wszystko w tym murze siedzi. Trzyma ten mur. Więc zostają te elementy, a ja pójdę tędy. O, zaraz czekajcie, bo tutaj coś ma. Maciej coś ma. No Maciej złowił taką dyntkę. Może być. I właśnie teraz przed chwilą wpadła lina jeszcze Maćkowi, a ja znalazłem jakiś szprej. To będzie chyba aluminium. Yang Yang. Alright. No, rozkręcasz się pomału. Co to jest? To jest ten. O! Drzwiczki otwierte. Od takiej kozy okrągłej chyba, bo takie są zagięte, nie? Ładny fant. No, proszę Państwa, Maciek tu coś złapał, pomagam mu. Ja już wymacałem tą rzecz. Obstawiam, że to będzie bakon motocykla. Ha! Jest to bakon motocykla. Ja cię nie mogę. O! Muszę teraz jakoś dojść bez pełen mułu. Niepełny? Jest tam jaka ropa? Ta, naftowa. No brawo. Piękny fant. Ale to już na handel na pewno się nie nadaje, bo jest dziura cała tutaj na części. O. O, tu coś jeszcze jest. O, chyba... Ty! Chyba tutaj jest kawałek zapalnika. Ha. Ale jaja. Tak! Zapalnik od bomby. Przyklejony był. No nieźle. I to aluminium to by się nie złapało. O, to zabieram. To jest fajny fancik. Oczywiście zabieramy wszystko, ale to jest super. Proszę Państwa, tutaj kabel wystaje z brzegu. Miedziucha gruba. Trzeba to wyrwać. Ciągnie się ten kabel. Oby jak najdłużej. Nie chcę stawać, bo jak się urwie, to wpadnę do wody. O matko bosko. Patrzcie, jaki kabel. I nie ma końca. Oh, jest koniec. Ła! Ale miedziuchy będzie. Pięknie.
To jest kabel, tutaj są cztery żyły w środku, cztery żułowy. Mega. Pięknie. Tutaj jeszcze taki damski, a może i męski, nie wiem, ale raczej damski gumiaczek. Sama guma została, nie ma filcu. Mamy blachę, ale tego więcej tam jest. Po prostu to fragment się oderwał. Takiej blachy. Tutaj jeszcze odkryłem coś w brzegu oczywiście. Ale zobaczymy, co to jest. Cholera wie. Coś niebieskiego. Metalowego. Ale nie wiem, co to było. To strasznie brudne. Zabieramy. Dobra, ja wracam tutaj na te wodospady, bo w końcu tutaj nie wszedłem. Może coś tu wypłukało. Trzeba sprawdzić. Wejdę tutaj. O kurde. A co to za buteleczka? O, jaka ładna. Zielona. Ale ładna. Nie jest pewnie super stara, ale jest piękna i ma zakrętkę. I biorę ją. No, jestem po drugiej stronie mostu. Tak mi się wydaje, że tu za bardzo nie będzie rzeczy, bo jest dużo mułu. Wszystko, co smakowite, spłynęło w tamtą stronę, gdzie jest Maciek. Ale sprawdzić zawsze trzeba. Wchodzę w te pierońskie odmęty tutaj. Może być głębiej, ale nie jest źle. Tu może jeszcze coś wypłukała woda, bo jest mocny nurt. Ale raczej będziemy się kierować złowieniem z tamtej strony. No i tak jak myślałem, tutaj więcej fantów wychodzi z tej strony. Co to jest? Ciężko powiedzieć. No i bagażnik jakiś tutaj mamy. Jeszcze. Bagażniczek od roweru chyba. I są kolejne fanty. O, proszę Państwa, mamy żeleźniaka kawałek. To są miejsca, gdzie żeleźniaki występują. To prawda, nie jednego już złowiłem w okolicy, do której mieliśmy jechać, ale jeszcze nie dojechaliśmy, ale może dojedziemy. Dobry fant. Parę złomków wypadło, ale lecimy na nową, na następną miejscówkę. Rzuciłem jeszcze raz magnes po wyjściu, żeby rozprostować linę i warto było. Wyszła ruła i piasta od roweru. W takim razie muszę jeszcze rzucić raz. I jedziemy dalej. Rzucę na żywo. Pewnie nic nie będzie. Ale spróbować trzeba. O! Oczywiście. No jakieś tam badziewia wyszły. Lecimy. O, jest Maciek, kurde. Nasz akrobata będzie właśnie wchodził na kłodę. Miejscówkę znacie. I Sylwan na tej kłodzie łowił. I Michael Jackson szpagaty robił. Teraz szpagaty będzie robił Maciek. Brawo, kurde. To jest człowiek. To nie jest zwierzę. Wchodzimy. Zobaczcie, Maciek tylko zamoczył. Ja, wiesz co to jest? Wow, chłopie! To jest od magnetu. Pochwa od magnetu. Ja, ale strzał. Masakra. No mówię ci, ale jaja. No kurde, nawet nie wiedziałeś. Mega.
No i patrz tak, kurde, wytargał siódemę. No, piękna. O, mogłaby przeciąć jeszcze jedno gardełko. No, ja też coś mam w końcu. Jakaś krata. Tu położę na kamieniu. Pamiętam, ten kamień to był na suchym lądzie. Taka była, taki był niski stan. O, tu jakaś klamra żelazna, ale stan już okrutny. Kolejne złomy wpadają. Jest dobrze. Są jesienne akcenty, łowi się liście. No ale mamy też jakieś łożysko i skorupy, kapsle i gwoździe. A gdzieś tu żabka sobie właśnie sobie skoczyła do wody. Nie wiem, czy widzicie, mi to się kojarzy tutaj z takim jakimś potworem. Tu ma oko, tu ma kły, trąbę, może jakiś słoń wodny, kalmar jakiś. Wygląda to nieźle. Mam rzecz paskudną, bo to jest skrzep tak zwany z huty. Nie przyjmuję tego na złomie, więc raczej tego nie będę zabierał. Coś tutaj jest. O, proszę bardzo. Chyba od tkanki dno. Albo coś w tym stylu. I jeszcze jakaś blaszaka taka. No. No i dobra. Wychodzi jeszcze coś obok. O, co to jest? O, taka... Taki kubek metalowy, można powiedzieć, bo nie ruła. Bo z drugiej strony nie ma dziury. A jak wiadomo, ruła to jest kawałek metalu obleczony, gdzie z dwóch stron jest dziuła. Łuska to też raczej nie jest. Nie wierzę. Łowiłem ze 3-4 razy i nigdy coś takiego nie wychodziło. A mam teraz drugi już. To jest końcówka od pochwy do bagneta. Już druga sztuka. Tutaj mam w kieszeni drugą, tylko dłuższą dużo. Ja nie mogę. Ale fanty. No i tutaj wcześniej jeszcze, z wcześniejszej miejscówki, tu mam przy sobie oczywiście fragment tego zapalnika, co w baku tam był. Przyczepiony do baku. Mega. A w tym momencie wychodzi od bagnetu, ale kuchennego, uchwyt do garnka, rondelka. Mega. Wychodzi skurczygnat. Musiałem go bardzo tutaj mocno szarpać, ale jest. Pomarańczowy garnek, brązowy, jak to woli. Diabeł jeden. Siedział głęboko. Umęczowałem się. Ale jest. No i mamy jeszcze trochę chrustu. Jest grosik na szczęście. Spójrzcie tutaj, jakie piękne zapalniczki są. Maciek ma swoją imienną. Maciek tylko Malborasy pali. Lajty. I Sandomierska. Wbijajcie do Sandomierza. Na stragany, na rynku. Tam Maciek ma takie piękne artefakty właśnie. I nie tylko. Zapraszamy serdecznie. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że wróciliśmy z Maćkiem pod most. To jest most imienia Sylwana. Tak Maciek nazwał go. Nurkował tutaj od rana. O, nurkował tutaj, tylko mu gumiaki wystawały. Także zapraszamy na pierwszy odcinek. Czy to pierwszy, czy drugi odcinek? Chyba pierwszy odcinek magnesu właśnie w Polsce. To tutaj Sylwan, słynny Sylwan. Nurkował, tylko za nogi go trzymałem, po jakiś fan. No i jest pod mostem Sylwana. Jednak coś tu jeszcze zostało. Może to właśnie Sylwan chciał wydobyć, bo nie udało się wtedy wydobyć tego. Jaki wielki pręt! Czy uda się go wyjąć? Miejmy nadzieję. O kurde! Siedzi! Łopanie! A ty co tam masz? Ha!
To nie jest od ciągnika przypadkiem? Nie. No ładny fancik. Amortyzator? No, piękny fancik. A ja idę wyłowić tego pręta, kurczę. Bo styrczy teraz tak. Jest! 5 minut walczyłem i wydarwałem całego. Jest, udało się. Trofeum Sylwana. No i proszę Państwa, spod tego pięknego mostu Sylwana żegnamy się, Maciek i Jacob July. Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Troszeczkę złomu wpadło. No i pojeździliśmy, poobcowaliśmy z przyrodą. Było fajnie, hejka. Patrzcie, ktoś zatankował za 69 groszy i uciekł. I go Maciek goni teraz. A po łowieniu najlepszy jest dareczek. Jeszcze chciałem się pochwalić, dzisiejszy fancik śmietnikowy. Taka siekiera była wyrzucona w worku z gruzem. Widać, że było coś tutaj nią ciachane. Porządnie stępili ją, ale to nie szkodzi. Jest do naprawienia. Także fajny fancik.